Pozwólcie, że zabiorę was w podróż do roku około 2010, gdzie to miałem 11 lat, albo nawet jeszcze wcześniej, gdzie gry były kompletnie inne. Wszystko było kompletnie inne i na mój komputer głównie udawało mi się zdobywać gry z gazetek, typu Play, typu Cybermycha. I właśnie tematem dzisiejszego odcinka jest gra Tunkar, moja historia z nią, i właśnie ona była z jednej z tych gazet. W pierwszym odcinku wybranie gier wideo pokażę wam moją historię, jak to wszystko było, ale najpierw pokrótce opiszę wam, o co chodzi w tej grze. Na moim kanale jest film zatytułowany Tunkar, cała gra. Tam macie całą grę, rozbiłem całą grę w jednym filmie, 2,5-godzinny film, jeżeli chcecie obejrzeć, to proszę bardzo. A tu macie krótkie zestawienie. Jest to Mario Kart, w takiej innej, takiej specyficznej, śmiesznej, kreskówkowej formie, gdzie możemy się ścigać, mamy mistrzostwa, musimy zrobić licencje. Jeżeli chcemy się w danych mistrzostwach właśnie ścigać, musimy 3 licencje zrobić i mamy 9 mistrzostw, z tego co pamiętam. I mamy postacie do wyboru. Już wam je pokażę. Mamy takie właśnie postacie różne. Ale co mnie właśnie zawsze denerwowało, to nie można było zagrać prowadzącym, czyli panem gadło, czyli tym gościem w zielonym garniturku. A ja pamiętam taki mistyczny jeden screen na internecie. Bo jak byłem mały, tak cofnijmy się tak z 10 lat do tyłu, a ja mam 25 lat w tym roku, tak z 10 lat do tyłu się cofnijmy, ja siedziałem do komputerze na internecie i wydawało mi się, że widziałem pewien screen. On wyglądał mniej więcej w ten sposób. Oczywiście w gorszej jakości i tak dalej, mógł być kompletnie sfabrykowany, ale on wyglądał mniej więcej w ten sposób. I przez wszystkie te lata, aż do tego roku, próbowałem, starałem się, żeby zagrać nim jakkolwiek. Czy się w ogóle da? Czy jest jakikolwiek sposób, żeby zagrać tą postacią? Okazało się, że jest. Okazało się również, że jest inna wersja gry. Jeśli chodzi o licencje i tego typu rzeczy, jest to naprawdę tak samo. Nic się nie zmieniło. Też są 3 licencje, do zrobienia 3 licencje i wszystko inne. Ale czym ta gra się różni, to już wam pokażę. Wejdźmy na przykład w trening i już wam pokażę, o co mi chodzi. Mamy te trasy, które mieliśmy w normalnej wersji, ale mamy też jakieś dodatkowe, typu na przykład ta. Chyba 4 albo 5 mamy dodatkowych tras. No 5 w tym momencie, z tego co widzę, 6 nawet. I 7, nawet jeszcze więcej, wow. I zacząłem się zastanawiać, czy może jeżeli ukończymy tą wersję rozszerzoną, tak jakby, to może wtedy się ta postać odblokuje. Byłem w błędzie, ale w błędzie inaczej niż myślałem, żebym był. Ponieważ jak przejdziemy sobie po raz kolejny, po ukończeniu całej gry, tak jak ja mam zrobioną jedną wersję i drugą wersję gry, przejdziemy się po postaciach i sprawdzimy, czy może się odblokował pan gadła do grania. Okazuje się, że jest inna postać, którą można grać. Jest to Święty Mikołaj. Zacząłem się zastanawiać, skoro jest dodatkowa postać, w postaci Mikołaja, to czy byłaby jakaś możliwość, żeby zagrać panem gadułą? I wtedy, panie i panowie, wtedy zacząłem grzebać w plikach gry. Witajcie, moi drodzy, w plikach gry. I czym się różnią pliki gry starych gier od nowych, to, że są łatwiejsze w dostępie. To znaczy, że wszystkie dźwięki, czy jakieś grafiki, czy cokolwiek takiego, jest tak naprawdę jako zdjęcie, jako plik osobny, który można pozmieniać. Typu na przykład, nie wiem, muzykę możemy pozmieniać, na przykład po prostu dając inny plik, ale z tą samą nazwą, no nie? I właśnie tu mamy folder właśnie z panem gadułą, jego głosami i tak dalej, mamy model jego cały. Możemy sobie pozmieniać wszystko jak chcemy, co jest po prostu świetne. O, aż mi wywaliło folder. Nie jest Voices, tylko Voces. Tak by the way. Ale jest folder, który nazywa się Mens. I tutaj mamy właśnie zdjęcia postaci i mamy ich modele 3D. L3D. To jest właśnie plik, gdzie jest animacja cała zawarta. Jeśli na przykład byliby właśnie w samochodzie, to byłaby ich taka animacja śmieszna. I tu mamy właśnie zdjęcie tego oto Bombla, ponieważ z nim się można ścigać, ale nie można się ścigać jako on. O to chodzi. I, panie i panowie, zacząłem myśleć, co jeżeli bym wziął, przechylił palcem, inną postać, typu na przykład, nie wiem, Otto. Co jeżeli bym jego wziął, nie? Zrobił nowy folder, test, załóżmy. I teraz tak, skopiował jego. Wyciąłbym go kompletnie.
nowego folderu test. Pyk. I tu w środku zrobimy sobie jeszcze jeden folder. Nie wiem. Chatty czy coś. Tak on się nazywa, bo to jest Mr. Chatty po angielsku. I teraz, mając te dwa pliki, te pliki, jeszcze musimy skopiować naszego pana gadułę, czyli tutaj jest pan gaduła, nasz kochany. Wytniemy go. Tu do folderu. Ale to jeszcze nie koniec, ponieważ musimy wejść jeszcze w jedno miejsce. Tylko gdzie to było? Nie sound, prawda? Nie, bo to będą dźwięki jakichś min, tego typu rzeczy. To tutaj jest, tak. Bo tutaj mamy właśnie dźwięki ich, no nie? Jakie oni wydają, no nie? Więc musimy znaleźć właśnie i Otto, i naszego pana gadułę. Wyciąć do naszych folderów. I też tutaj jeszcze pana gadułę sobie weźmiemy. Pyk. Wytniemy. I to naprawdę, w momencie, w którym byśmy weszli do gry w tym momencie, to tego Otto nie będzie do góry do wyboru. Możemy wyciąć każdego z gry i by na przykład tylko dwie, trzy postacie do wyboru, które sobie zostawimy. To jest w ogóle dziwne, ale tak właśnie działają stare gry. I teraz, panie i panowie, co musimy zrobić? To zamienić po prostu nazwy tych plików na nazwy tych plików. Dlatego weźmiemy sobie, otworzymy to jeszcze w nowym oknie. I mamy tutaj nasze nazwy plików. No to lecimy po kolei. Mamy Otto, więc zmieniamy sobie na Chatty, żeby było tak samo jak jest tutaj. Nie? O właśnie. Aż mi usunąłem plik dodatkowo. Tutaj bierzemy sobie o. I w momencie, w którym to robię, to powiem wam jeszcze, że nie widziałem kompletnie nigdzie poradników. Nie widziałem nic, żeby ktoś grał tą postacią. Więc jeżeli ja ten film wrzucę, to będę pierwszą osobą na świecie, która legitnie na filmie albo na zdjęciu jakimkolwiek gra w tą grę. Która legitnie. Ok? Legitnie. I teraz trzeciego zrobimy po prostu na Otto. I dzięki czemu Otto nie będzie w grze, ale będzie pan gaduła. Więc tak jak mówię, jeżeli się nie mylę, jeżeli ja po prostu nie przekopałem internetu wystarczająco bardzo, żeby znaleźć to, to jestem pierwszą osobą na tej ziemi, która oficjalnie na filmie będzie mogła nim zagrać. Na pewno ktoś to inny rozkminił przede mną, no ale wiecie jak to jest. Okej, okay. To mamy pozmieniane wszystko. Mamy wszystko pozmieniane, jak widzicie. Ale możemy jeszcze jedną rzecz zrobić, ponieważ jeżeli my zamienimy sobie nazwy tutaj już on pokazuje, na Otto LOL załóżmy, czy Otto, nie wiem, Otto O, co teraz pozwolę sobie zrobić, to będziemy mieli obie postacie w grze. Będzie jeszcze więcej postaci i możemy na przykład jedną postać kopiować milion razy i będzie 5000 takich samych postaci w grze. Tą grą się można tak bawić, każdą grafikę, każdy dźwięk, wszystko można pozmieniać. I dla mnie osobiście to jest niesamowite, niszczy mi to czaszkę. I będę mógł tak tą grą się teraz bawić, to będzie po prostu szok. No to, panie i panowie, tu mamy nasze dźwięki. Bierzemy sobie te dźwięki, wrzucamy do folderu. Możemy skopiować, możemy wkleić, to jest obojętne. Bierzemy oczywiście też to. Proszę bardzo. I teraz wracamy do Mens i tu wklejamy te trzy pliki, czyli kopiujemy te trzy pliki właśnie do tego folderu, dzięki czemu, jak teraz wejdziemy do gry, będziemy mogli grać obiema postaciami, co jest wow. Tu jeszcze mamy tylko, a tu jeszcze te pliki, o nie, zapomniałem o tych plikach. Jeszcze te pliki były. Jeszcze były te pliki. Dobra, to jest Otto, czyli to musi być Chatty. To musi być. A jeszcze ty już tutaj jest u góry. Shit, okej. Okay. To sobie skopiujemy te pliki, czy wytniemy. Zapomniałem jeszcze o tych plikach, sorry. Przepraszam najmocniej, zapomniałem jeszcze o tych plikach. Okej. Okay. Dobrze, zjechałem, bo byłaby lipa. Dobra, dużo plików jest tutaj do zmiany. Zmienię sobie to szybko na Otto.
oto. Muszę użyć te pliki tak samo nazywać jak oryginalne pliki, bo inaczej oczywiście on tu nie podziała. There we go. Teraz możemy to wkleić z powrotem. Możemy po prostu skopiować, żebym miał pliki oryginalne tutaj dostępne. A i tu muszę na Otto zmienić. To jest taki chaotyczny poradnik, ale po prostu jaram się tym, że to się w ogóle da tak zrobić. I there we go. Teraz powinniśmy mieć wszystko gotowe, wszystko zrobione. Także zobaczmy, jak to wygląda w grze. Także panie i panowie, jesteśmy z powrotem w grze. Wejdźmy do naszego wyścigu. Weźmy sobie jakikolwiek wyścig. I teraz zobaczmy, czy na miejscu Otto, czy obok Otto tak naprawdę, będzie Pangadua do wybrania. Jest Otto nowe, jest postać, która normalnie jest w grze. I teraz, w momencie, w którym wezmę poprzedniego bohatera, powinien się pojawić Pangadua. I jest Pangadua do wybrania, do grania. Jest animacja i wszystko. I mało tego, jeżeli pamiętacie animację Mikołaja w wersji rozszerzonej, bo to jest wersja normalna, to jest ten sam taniec, to jest ta sama animacja. Także okej. Ja widzicie, nawet w menu wszystko, te kciuki w górę i tak dalej, wszystko działa tak, jak powinno działać. Wydaje mi się, naprawdę mi się wydaje, że ta postać była do odblokowania normalnie w grze. Bo to jest niemożliwe, żeby dodali całą animację i wszystko i nie można było go odblokować. Mi się wydaje, że to jest błąd gry, mi się wydaje, że powinno się go odblokować w momencie, w którym się całą grę przechodzi, ostatnie mistrzostwa. Takie mam wrażenie. I sprawdźmy jeszcze, czy działa wszystko w grze. Ścigamy się z Otto, ścigamy się jako Pangadua. Czy działa wszystko? Działa wszystko. Jego śmiech, wszystko działa. Także, jak widzicie, to jest oficjalnie pierwsze nagranie. Pierwsze oficjalne nagranie w internecie, gdzie ktoś gra Panem Gadułą, ok? Pierwsze i oryginalne nagranie. Jest dla mnie, to jest absolutny szok. Jestem mega szczęśliwy, że takie coś się udało zrobić. I co? Jako pierwszy na świecie oficjalnie mogę powiedzieć, że udało mi się takie coś zrobić. Gin. Także dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. To był pierwszy odcinek w obronie gier wideo. Ja jako wasz host MC zapraszam na kolejne odcinki naszego show, gdzie będziemy bronić innych gier, które tego potrzebują, wymagają. I cóż, dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, na razie, cześć i pa pa.